1100 zł. Za takie pieniądze możecie znaleźć na Allegro zestaw promocyjny z warszawskiego Lego Store'a. 129 elementów w cenie, nie przemierzając Batmobila. Sprawdźmy, co kryje w sobie ten zestaw. Otwarcie pierwszego oficjalnego polskiego LEGO Store'a mamy już za sobą w centrum handlowym Arcadia, Westfield Arcadia. Możecie przejść się jedną z alejek i trafić do ulubionego sklepu każdego Afola. Podczas otwarcia, podczas weekendu, otwarcie od 27 do 30 maja, jeżeli się nie mylę, przy zakupach powyżej 330 zł można było dostać taki oto zestaw. Zestaw prezentujący pracownika sklepu LEGO, ludzika LEGO, zawierający 129 elementów i ekskluzywnego tajla z napisem Warszawa 2021. Zestaw w komentarzach internetowych najczęściej zyskuje przydomek okropny. Powiem szczerze, na zdjęciu wygląda naprawdę tragicznie, natomiast widziałem złożoną wersję tej figurki w sklepie i wydaje mi się, że nie jest tak tragicznie. Ale zanim wydam opinię, zbudujemy go razem, zrobimy zaraz speed builda i przekonamy się, co on w sobie kryje. Tymczasem zachęcam Was bardzo serdecznie do kliknięcia łapki w górę przy tym filmie, zostawienia jakiegoś fajnego komentarza i subskrypcji tego kanału, jeżeli tego jeszcze nie robicie, bo właśnie zamierzam poświęcić ten podobno ekstra kolekcjonerski, mogący zyskać mega dużo na wartości zestaw, żebyśmy wszyscy się dobrze bawili. Dobrze, moi mili, zestaw mamy już zbudowany. Pamiętacie, jak powiedziałem na początku, że ja ten zestaw widziałem w sklepie zbudowany i że nie wygląda tak źle? Patrząc na to, co mam przed sobą, wydaje mi się, że widziałem jednak coś troszeczkę innego. W sklepie stoi troszeczkę inna wersja tego modelu. Sam zestaw po złożeniu prezentuje się tak. To jest widok od przodu, od boku, od tyłu, nie prezentuje się w żaden sposób korzystnie. Oczywiście mamy do niego jeszcze najcenniejszy chyba element całego zestawu, walizeczkę z napisem Warszawa 2021. To jest oczywiście print i to jest to, dlaczego możecie chcieć dostać ten zestaw. Ciekawe pudełko, typowe dla tego typu gratisów. Tutaj takie, nie nazywam tego pleckami, ale podwójny front, w który wchodzi instrukcja, jest wtedy widoczna od przodu. Instrukcja, o dziwo, bardzo dobrze wyprodukowana, nieźle wydrukowana, gruby papier, grubszy niż się spodziewałem, jest o wiele grubszy niż niektóre instrukcje z legitnych zestawów Star Warsowych. O samym zestawie tak naprawdę mogę Wam powiedzieć nie za wiele. Po pierwsze, klocki przyszły zapakowane w taką siateczkę, w woreczek strunowy, nie w taki standardowy, nieotwieralny. Oczywiście mamy tutaj też
na druczek, więc taki trochę sznyt niedoskonały, ekskluzywny, ręcznie składany jest. Zestaw, jak wygląda, widzicie, bądźmy szczerzy, nikt nie planował kupować tego zestawu dla jego olśniewającego wyglądu. To, co się w nim liczy, to to, że to jest zestaw okolicznościowy, wydany ze specjalnej okazji, dostępny tylko w Warszawie, tylko pod koniec maja 2021 roku. Jak widzicie, ja mam takie zestawy dwa. Mam akurat w rodzinie dwie karty VIP-owskie, zrobiliśmy grubsze zakupy, więc udało się je dostać. Jeden poświęciłem na otwarcie, na zbudowanie, drugi może gdzieś tam za jakiś czas, za dobre, ale uczciwe pieniądze uda się sprzedać. To, co warto zauważyć, to to, że zostały mi dwa gratisiki. Taki dość duży klocek ścianka żółty i tile 2x2 czarny. To zdecydowanie na korzyść. Dostajemy w zestawie trochę żółtych klocków. Dostajemy całkiem sporo klocków tanowych, z których zbudowane są nogi. Oczywiście nogi są ruchome. Rączki też w pewnych zakresach są ruchome, więc to zdecydowanie na plus. O konstrukcji niewiele można powiedzieć. No i tutaj mamy element imitujący głowę na plakietkę Lego, bo to figurka pracownika sklepu Lego. Tanowe spodnie, nadruk na walizeczce. Powiem wam szczerze, jestem troszeczkę rozczarowany. Nie spodziewałem się szału, ale troszeczkę jednak się zawiodłem po zbudowaniu tego zestawu. Sam build, bardzo krótki, kilkanaście minut, widzieliście go przed chwilą. Co wam mogę o nim więcej powiedzieć? Tak jak już mówiłem, jak dostałem dwa takie zestawiki, jeden poświęciłem na builda, zbudowałem go oto tutaj. Nie miałem zbyt dużych oczekiwań, ale jednak jestem troszeczkę rozczarowany. No ale bądźmy szczerzy, nikt nie kupował, nie zamierzał kupić, nie wybierał się do Arkadii. No może raczej tak, nikt nie wybierał się do Arkadii o 8 rano i nie stał 2-3 godzin w kolejce po to, żeby dostać tego ludzika z powodu jego urody, a po to, żeby mieć coś ekskluzywnego w swojej kolekcji, no bo jest to jednak model, o którym możemy powiedzieć, że jest rarytasem. Nigdy więcej dokładnie takiego modelu z dokładnie taką walizką, z dokładnie tym klockiem nie dostaniemy już w historii. Dla niektórych na pewno warto, dla niektórych nie warto. Ja nie jestem tu po to, żeby oceniać. On na mojej półce na pewno postoi, no bo skoro już jest, to warto, żeby był. Co zrobię z drugim? Jak już mówiłem, zastanowię się, może się trafi jakaś oferta i go sprzedam, a może po prostu zapakuję do reszty zestawów, które trzymam na przechowanie i będę czekał na lepszy czas. Za dzisiaj oczywiście bardzo wam już dziękuję. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, jeżeli doceniacie poświęcenie otwierania tego zestawu, który chodzi już, przypominam, po 1000 zł na Allegro. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to rozważcie subskrypcję mojego kanału, a ja zapraszam was już na kolejne filmy. W tym momencie, kiedy ten film pojawia się na kanale, mamy już raczej dostępne moje wrażenia po wizycie w sklepie w Arkadii. Jeżeli nie, to niedługo będą dostępne. No i oczywiście zapisy live buildów, zbudowania Daily Bugle, a może nawet i recenzje. Za dzisiaj wielkie dzięki, cześć i do usłyszenia.